Słuchajcie, ja to muszę nagrać, ponieważ coś odkryłem nietypowego. Chińczyk chciał coś ukryć na układzie od kości pamięci Samsunga. I powiem wam tak, że to było tak zrobione, że Chińczyk jakby przykrył warstwą jakiś napis, który był tam pod spodem. Widzicie, że ja tutaj się dobijam do jakiegoś napisu. I naniósł swój na tej kości. I teraz będę skrobał to, żeby po prostu razem z wami pokazać, co tutaj może się kryje pod tą warstwą ciekawego. Może dowiemy się fajnych informacji. Jak wiecie, to jest ten dysk HyperTeka SSD 2S 120FS-L. I tutaj już mówiłem wcześniej, że to były kości niby Samsunga. A zobaczmy. Tak? Dobrze, dobrze. Myślałem, że ja skrobię ten kontroler. A to jest kość pamięci. Zobaczymy w ogóle, co kryje napis pod tym, co Chińczyk naniósł. Może ustawię to w ten sposób. I będziemy się bawili w archeologa. Być może dowiemy się, jaka jest prawdziwa nazwa tej kości. Ale już można się dowiedzieć, że jakieś mamy tutaj inne całkowicie napisy. Postaram się nic tu nie uszkodzić. No mówię wam, jeszcze w elektronice, w archeologa się nie bawiłem. Ale kiedyś trzeba zacząć. Jeszcze dalej jest napis. To są hieroglify faraona. Starożytnego Chińczyka, który został pochowany w grobowcu nazwanym Kością Pamięci. Ku pamięci. Popatrzcie się, dobijamy się do tajemniczego napisu sprzed 2000 lat. Nie, no teraz sobie jaja oczywiście robię. Wygłupiam się. Ale widać, że zdradza się prawdziwa nazwa tej kości. Ja pierdzielę. Ale i jaja. Że mi się zaczęło zachciało to skrobać. Jakoś tak zobaczyłem przypadkiem, że to jest jakby taka jakaś naniesiona warstwa. Wiecie, jak to Chińczycy robią? Albo wyfrezują układ, zeszlifują oryginalną nazwę, albo pójdą w inną stronę i naniosą jakąś warstwę, na którą naniosą swój napis. I tak już tu mamy napis NAFP900J. No ciekawe. Na pewno to jeszcze nie jest ta nazwa, która nas najbardziej interesuje, bo nas będzie interesowało, co kryje się tutaj pod tą nazwą. Ja już wiem, że to na pewno będzie KL UC G4 J. Jeszcze tam dalej jest, kurde. Ja to muszę zeskrobać jeszcze. No i mamy tutaj już piękną nazwę KLUC G4J1CB. Jeszcze tego nie goglowałem. Powiem wam szczerze. Ale zobaczmy, bo tutaj się jeszcze coś kryje na górze. Oh my god, ale syfu. Ale syfu się narobiło. Ciekawy jestem, ile tu jeszcze będzie do odkrycia. No dobrze, polecimy sobie teraz tą stronę tutaj. Bardziej w tą stronę, tak o. Już mi się ściera te włókno szklane. Ale genialne jest do takich rzeczy. Do odkrywania tak bezinwazyjnie, że tak powiem. Potem tylko trzeba będzie przeczyścić pędzelkiem.
płytkę. Dobra, zobaczmy sobie mniej więcej, co tu już mamy. B, ale jeszcze do końca nie wiem, czy to jest 0, czy jakiś G. Nie, B051. B0, nie, B0, B1. Dobra, lecimy jeszcze wyżej. Ale już chyba nic nie będzie, podejrzewam. Chyba, że jakieś logo. A nie, tu coś chyba się wyłania powoli. Chyba albo mi się zdaje. No, coś jakby taki delikatny, jakiś zarys czegoś tam jest. Być może logo. Pentagram. Patrzcie się, jest coś jeszcze, kurczę. Skrobiemy całkiem. To nie wszystko było. Genialne jest te włókno szklane. Do takich rzeczy jest genialne. Tak, to bym tego raczej tak nie zeskrobał fajnie jakimś nożykiem. Tylko właśnie tym włóknem szklanym. A wkład kosztuje 6 zł, jakby się skończył. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj odkryliśmy ciekawego. B0, B1, ale troszeczkę słabo jeszcze widać. Trzeba będzie to zaraz jakimś pędzelkiem przeczyścić. No i mamy, proszę Państwa, ostatnią chyba część układanki, czyli ten, jakiś kod taki. Masakra. No, Chińczyk chciał ukryć przed Polakiem coś tam, ale jednak, kurde, Polak przechytrzył go, no. My, Polacy, to potrafimy się dobierać do korzeni. Piękna archeologia. Piękna archeologia układu pamięci Samsunga, niby pierwotnie tam co Chińczyk pisał, że to są takie informacje, że to jest kość Samsunga, a tu nam wychodzi, że to jest kość włożona o takich parametrach. Dobra. Chyba już więcej nic nie będzie. Jeszcze tylko dla formalności zdrapię tutaj sobie ten róg, żeby już to ładnie wyglądało. I odszyfrowaliśmy nagrobek starożytnego Chińczyka pochowanego 3000 lat przed naszą erą. Nazywał się on Cinciang. Nie, żartuję. SEC 622 B0B1 KLUCG4J1CB NAFP900J. Tajemniczy układ rozszyfrowany. I teraz trzeba będzie się dokopać gdzieś w internetach. Co to znaczy? Wiecie co? Ja zrobię pauzę, przełączę się na Firefoxa i może jeszcze to pokażę na Firefoxie. Sobie zobaczymy mniej więcej, co odkopaliśmy. No to patrzcie, co znaleźliśmy w internecie. Samsung Semiconductor Global Website. Zobaczmy sobie specyfikację tego. No, coś pięknego. To jest dokładnie ta kość położona tutaj na tym dysku.
Coś takiego. Samsung UFS. Chyba jestem pierwszy w sieci, który dokopał się do takiej informacji. The Future of Mobile Storage UFS 3.1. Czyli oni te kości nawet stosują w telefonach. This is flash storage engine demands of 5G. Up to terabyte of storage and write speeds ARPA. Dobre są te pamięci, czyli mobile add-on solution that means less buffer and more space, therefore and tego 5G enabled products. Ej, jestem w szoku, że w takim dysku zastosowali pamięci, które montują w telefonach 5G. Także to jest naprawdę. Te dyski niby z pozoru Hyperteka są niby takie beznadziejne, a mają takie fajne kości pamięci, tak? Temperatura 64 GB. To jednak jest tak naprawdę 64 giga. Czyli kurczę, nie wiem, czy jak to jest zaprogramowane w tym kontrolerze, że 120 giga. Ciekawe dlaczego tak. Dla zmyły? Czyżby tak robili, żeby po prostu nie dowiedzieć się, że to są kości Samsunga KLUC G4J1CB myślnik B0B1? Nie, no nie wierzę po prostu, do czego się dokopałem. Zasilanie 1833 V, rozmiary takie, produkt status e-all, wersja UFS 2.0, 64 interfejs, G31 line, CL. Zobaczymy wszystko. Ha! Popatrzcie się, no. Aż mi się wierzyć nie chce, że. Dobre to jest, naprawdę. Up to 1200 MB na sekundę. No to musi być jakiś dobry kontroler do tych pamięci, to może faktycznie tyle pociągną. To są dobre pamięci. Serio, teraz to co oglądacie, to jest nietuzinkowe. Sam jestem w szoku troszeczkę, do czego się dokopałem. UF30, UF31. Wow. Dobra. Oh shit. Tutaj mamy w ogóle już kompletną rozpiskę, jakie wyprodukowane były te kości pamięci. W jakich rozmiarach, w jakiej wersji, jakie napięcie i jaki interfejs. Rozmiar, temperatura. Patrzcie się, minus 40 stopień stopni, czyli tutaj B0CQ to są nawet dobre. No, minus 40 i 105 to jest duża taka rozbieżność temperatur. No tutaj mamy minus 25 już, no to i 85. Trochę różnica jest pomiędzy 105, to tak jak procesorek. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze w ogóle tam gdzieś indziej, co podawali w internecie. I to mamy rozmiar nawet 14 nanometrów. Samsung Advanced Memory SNTRs. Wow. Dobre. Słuchajcie, w dysku Hyperteka siedzą bardzo dobre kości pamięci. Aż wierzyć mi się, chyba to nie poszły kości pamięci. Tak się zastanawiam, czy mogły pójść kości pamięci, czy po prostu kontroler zaliczył zonka, przegrzał się i wysiadł. Dobra, nie. No wiecie co, ja zakończę, ja podam informacje wszystkie w tym. W opisie filmiku i powiem wam tak. No popatrzcie się, do czego się dokopałem. Teraz zrobię jak prawdziwy archeolog. Wezmę delikatnie pędzelkiem. Wypchnę ten cały brud, tak żeby nie uszkodzić nagrobka 5G. Ja pierdzielę, nie, żartuję, dobra. To będzie główny screen do tego filmiku.
5G, Samsung, incoming in Hypertech SSD Solid State. I tym akcentem zakończę ten filmik. Trzymajcie się. Pozdrawiam.